Witajcie w dzisiejszych Szkółka Wieściach. Dziś będziemy mówić o tym, że Pan Bóg zachęca nas do modlitwy. Zobaczymy, co ludzie o tym myślą. Co to znaczy, że Pan Bóg zachęca nas do wytrwałych modlitw? To znaczy, że powinniśmy się modlić codziennie z całego serca i że Pan Bóg nie jest złotorybką, że spełnia od razu nasze życzenia. To znaczy, że Pan Bóg lubi słuchać, gdy my z Nim rozmawiamy. To znaczy, że mamy się nie poddawać, gdy nasze modlitwy nie spełniają się od razu. To znaczy, że mamy się modlić o innych. Pamiętacie Szunamitkę z zeszłego tygodnia? Dziś będzie druga część tej historii. Pamiętacie, czego bardzo pragnęła Szunamitka z historii z poprzedniego tygodnia? Na pewno modliła się o to. Modliła się o dziecko. Mówiła o tym pragnieniu Bogu i dlatego Elizeusz obiecał, że niebawem za jej dobre serce urodzi jej się syn. Elizeusz po prostu przekazał jej Bożą odpowiedź. Modlitwa jest wspaniałą rzeczą. Pan Bóg zachęca swoje dzieci do wytrwałej modlitwy. W Biblii czytamy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Posłuchajcie, jak o prawdzie tych słów przekonała się Szunamitka, Elizeusz i jego służący Gehazy. Pewnego dnia w rodzinie Szunamitki wydarzyła się tragedia. Posłuchajcie, jak jest to opisane w Biblii. Chłopiec podrósł, a kiedy pewnego dnia wyszedł do swego ojca, do żniwiarzy, zawołał do ojca: moja głowa, moja głowa! Wtedy ten rozkazał słudze: zanieś go do matki. On wziął go i przyniósł do matki. Chłopiec siedział na jej kolanach aż do południa, a potem zmarł. Czy wiecie, co zrobiła matka, gdy zorientowała się, że jej synek nie żyje? Zaniosła ciało do pokoju Elizeusza i położyła je na łóżku proroka. Potem, nic nie mówiąc mężowi o śmierci dziecka, poprosiła go o coś. Powiedziała mu tak: przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę. Udam się spiesznie do męża Bożego i wrócę. Dlaczego Szunamitka chciała pójść do Elizeusza? Bo wiedziała, że prorok ufa wszechmocnemu Bogu. Możemy domyślić się, że w drodze również modliła się i prosiła Pana Boga o pomoc. Prorok zauważył ją z daleka i rozkazał swojemu służącemu, by wyszedł jej naprzeciw i powiedział: jak się masz? Jak ma się twój mąż? Czy chłopiec również ma się dobrze? Ona odpowiedziała, że dobrze, ale sama udała się prosto do proroka. Chwyciła go mocno za nogi, a kiedy Gehazi zbliżył się, aby ją odsunąć od swojego pana, mąż Boży, Elizeusz, powiedział: zostaw ją, bo jej dusza jest przepełniona goryczą, czyli jest bardzo, bardzo smutna. Szunamitka nalegała, by prorok poszedł do niej. Elizeusz zaproponował, by do domu Szunamitki poszedł Gehazi. Ona jednak bardzo prosiła, aby i on, Elizeusz, udał się tam z nią. Sługa Elizeusza chciał jednak sam dokonać tego cudu. Sam chciał wskrzesić, czyli przywrócić do życia chłopca. Poszedł więc przed nimi, ale wiecie co? On nie wołał o pomoc do Boga. On się nie modlił. Posłuchajcie, co zrobił
po wejściu do pokoju wszedł, położył laskę na twarzy chłopca, ale ten się nie obudził. Dopiero kiedy przyszedł prorok, wszedł do pokoju, zamknął za sobą drzwi i modlił się do Pana. Co zrobił? Zaczął się modlić. To dla nas wspaniały przykład. Bóg zachęca nas do wytrwałej modlitwy. Jeśli masz zrobić coś ważnego lub trudnego, pamiętaj, by najpierw pomodlić się. Bóg zachęca nas do wytrwałej modlitwy. Pomimo usilnej modlitwy proroka, chłopiec nadal był martwy. Elizeusz nie poddawał się jednak. Dalej wytrwale się modlił i rozgrzewał ciało chłopca i znów się modlił. Być może ty też modlisz się o kogoś lub o coś. Może nawet od dłuższego czasu. Bądź wytrwały w modlitwie i oczekuj Bożej odpowiedzi. Wyobraźcie sobie, że kiedy Elizeusz nie ustawał w modlitwie, chłopiec powrócił do życia. Znów był żywy, kichnął 7 razy, a potem po prostu się podniósł. Czy umiecie wyobrazić sobie radość i wdzięczność jego matki? Bardzo dziękowała Bogu i prorokowi za ten cud. Bóg zachęca nas do wytrwałej modlitwy. Bóg ciebie również zachęca do tego, abyś się modlił i modliła. Czy macie już jakichś kolegów lub koleżanki z Ukrainy? Na pewno początki ich są ciężkie. Dlatego chcemy was dziś zaprosić na lekcję języka ukraińskiego. Przejdźcie się kąciku misyjnym. Mamy gościa. To jest pani Tania z Ukrainy. Cześć. Dziś trochę chcemy się nauczyć ukraińskiego. Jak możemy się przywitać po ukraińsku? Привіт. My możemy przywitać takim słowem. Привіт. Як можемо запитати, як ти називаєш? Як тебе звати? Як тебе звати? Як можемо ще запитати, скільки маєш років? Скільки маєш років? Скільки маєш років? Як запитати, який маєш колір волосів? Який маєш колір волосся? Який маєш колір волосся? A jak powiedzieć do widzenia po ukraińsku? Do zobaczenia. Albo poka. Możemy powiedzieć poka. Zapraszam was teraz na polecajkę. Cześć. Modlitwa, czyli rozmowa z Panem Bogiem, jest bardzo ważna w życiu Bożego dziecka. Pan Bóg zachęca każdego z nas do wytrwałej modlitwy. I oczywiście możecie to robić swoimi słowami, ale możecie też modlić się razem z obrazkami, z modlitwami Panie Boże, to ja. W tym zestawie znajdziecie modlitwy na różne okoliczności. Na przykład przed posiłkiem, kiedy chcecie uwielbić Pana Boga, kiedy chcecie Mu za coś podziękować, kiedy się boicie, kiedy jesteście w szkole i też wtedy, kiedy na przykład idziecie spać i kończy się już dzień. My was tym też sposobem chcemy bardzo gorąco zachęcić do modlitwy i też jeśli będziecie mieli chęć poznać, jak mniej więcej wyglądają obrazki z modlitwami, zapraszamy do księgarni Warto w Cieszynie i na naszą stronę www.warto.com.pl. Zapraszam was do wspólnego działania z kącikiem kreatywnym. W dzisiejszym kąciku kreatywnym robimy kwiatka. Pani Tania dzisiaj nam to pokaże. Tak. Dla tej roboty my bierzemy taki żółty papier. Bierzemy żółty papier. Tak.
I robimy tak, dlatego nam potrzebne nożyczki. Potrzebujemy nożyczki. I? Potrzebujemy taśmy. Taśmy. Dobra, i dlatego biorę tak papier, układamy i... Co my to robimy po polsku? Jak to nazywamy? Składamy kartkę i robimy takie takie skrętki. Tak. Potem beremy... Potem wycinamy kartkę. Tak. I wycinamy na dole. Tak, akuratno, spokojno. Beremy i odrzucamy. To odkładamy w stroneczku. To układamy na bok. Na bok. I dlatego u nas uczyliśmy, co to u nas jest? Patrz, i teraz jeszcze raz składamy jeszcze kartkę. Raz. Równiutko. Bardzo równiutko. Tak. I jeszcze raz robimy taki. Jeszcze raz robimy, żeby było równo. Tak. I jeszcze raz składamy. I znowu składamy. Składamy i u nas wychodzi taki. I nam wychodzi krzyżyk. Tak, i my jeszcze raz układamy. Jeszcze raz składamy. Potrzebno, żeby nas tu był środek. Środki. Żeby było tam w środku. Taki. Widzisz? Teraz piękną dziurkę. Noć. Teraz składamy. Tak. Tak jak jest palet. Tak. Składamy na pół. Składamy na pół. I składamy taką, i robimy takiego kwiatka. Taki trójkąt. I wychodzi u nas. Wychodzi nam trójkąt. Tak. Wtedy układamy. Wtedy układamy kartkę. Kartkę. Z drugiej strony. Z drugiej strony. Tak. Równiutko. Bardzo równiutko. Bardzo równiutko. I ty lubisz kolor? Żółty. Żółty. Widzisz? Jak fajnie. Jeszcze raz. Jeszcze raz tak samo jak tam. Powtórzę taką. Teraz robimy tak. Taki, i tak się robi też statek. O. Przykładamy takie. Przykładamy kartki. Mhm. Do siebie. Tutaj u nas jest taka dziurka. I trzeba w to dmuchać. Dmuchać? Tak, będę dmuchać. No, dlatego jeszcze musimy jeszcze raz układać. Złożyć kartkę. Tak. Z tej strony biorę jeszcze raz. Z drugiej strony. Tak, i dlatego potrzebuję, żeby tutaj... Daliśmy kartkę. Tak. Równiutko. Żeby bardzo równiutko. Tak, bardzo równiutko. I żeby one zeszły do... Żeby były włożone zamykanie do siebie. Zamykanie takie, tak. Do druga do siebie, tak. I z drugiej strony... Druga strona, tak samo. To samo. Robimy... Tak samo jak tam. Tak, równiutko. Składamy, później wkładamy kartkę drugą. Tak. Wkładamy. Wkładamy w kartkę. Teraz możemy poprawić nożyczkami. Tak, nożyczkami. I dmuchamy. Kto będzie dmuchać? Pani Tania. Tak? Pani Tania. Dmucha. I wychodzi? Dalej. Pan? Trzeba.
Tak, a dalej? Teraz trzeba każdy papierek ten złożyć, żeby to było liście. Tak. Popaść. Uważajcie, nie można tego składać. Tak. Ostrożnie. Musi być tak samo jak ten. Tak. Zróbmy ty i czerwony, i żółty. Można też inne kolory. Tak. I wychodzi u nas taki... Kwiatek. Kwiatek. Tylko jeszcze trzeba liść na dole. Ale to nie wszystko. Musi jeszcze być... Co? Zielony listek na dole. No. Bierzemy zieloną kartkę. Gałąź taka, tak? I wycinamy pasek. I możemy wziąć jakąś kreskę albo coś i włożyć, zrobić, żeby to było taka takie coś na kwiatka. Mamy kredkę, to możemy teraz zawijać. Zawijać. Ta litania musi być bardzo równo. Tak, staram się. Taśma. Tak, ciasma. I sobie odklejamy. Odklejamy. Odklejamy taśmę i przyklejamy. Gdzie? Tu? Tak. I tak. Trzeba wycinać. Tak. Tylko uwaga, palce. Dobra. Jest pani tej gafeczki? Taka? Dobrze, to je wychodzi. O, już. Dobrze. I można. Jeszcze raz. Tutaj? Okej. Okay. Aha, bo żeby się nie odkleiło. Tak. Uważajcie na nożyczki. Mhm. Są bardzo ostre. Tak. Jeszcze raz. Jeszcze raz tu. Ja to zrobię. Tak. O, i zawijamy. Tak. Nożyczki. O, nie rób. Uwaga. Wycianunku. Gabrysiu, jak to powiedzieć po polsku? Łodygę. Teraz bierzemy łodygę. Tak, teraz biorę łodygę i tutaj jest taka dziurka. I musimy wstawić w tą dziurkę akurat. Kręcimy. Listok. I szybko wychodzi. O, 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 fajnie poszło. Fajnie poszło. Czego nam jeszcze, Gabrysia, nie wystarcza? Listka. No, dawaj. Jeszcze przykleimy listik. I już. I wyszedł u nas. To jest gotowy nasz kwiatek. Możecie to sami zrobić. Możecie wybrać inne kolory. I pa! Paka! To już koniec dzisiejszej szkółki powieści. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć!